Ostatnie spotkanie drugiego dnia Olimpiady Młodzieży. Mazowieckie kontra Mazowsze. No długo jeszcze za tyle mi się myli. Mazowieckie kontra Kujawsko-Pomorskie. Te dwa zespoły wczoraj wygrały swoje spotkania. Kujawsko-Pomorskie pokonało Dolnośląskie, a Mazowieckie także zwycięstwo w Podkarpackim. Nie, Podkarpackie nie jest w naszej grupie. Albo jest, jest. I za 3 punkty. I Senski za 3 punkty. 7-5 dla Kujawsko-Pomorskiego. To się skuszy. Częstuje mnie właśnie Waraczyński. Nie wie. Marlewski, nie, Senski to jest. Ale boiskowa złość zawsze była u tego zawodnika. Kwiatkowski teraz troszkę opanował nerwy, bo lubił się tak pokłócić ze sędziami. Dachy, dyskwalifikacja, ale teraz to inny zawodnik. Jest złość i to jest bardzo dobra. Bezdyskusyjna. Szybka akcja teraz, ale zatrzymał teraz. Padło! Piotr Pawłowski, gimnazjum 92 Ursynów. Paweł, od razu do kosza, a nie jakiś półkolorów. Panie, baczcie, wszystko obserwują. Teraz już spokojniejsze, bo ma Polska w czwórce. Zostajecie do końca? A komu kibicujecie tutaj w tej chwili? Ja przez sentyment do cały mecz podziwiła kadra Podkarpacia. No niestety nie udało się. Ponownie się nie udało, ale jak nie w tym roku, to za rok, za dwa. Kiedyś będzie czwórka. Oczywiście pan Lato z asystem wszystko notuje skrupulatnie. Potem przekazuje panu Kierlewiczowi. Senski naprawdę dobre zawody tutaj rozgrywa. Ajajaj, zawsze się go podpaliłem. I Pawłowski po przechwycie, Pawłowski 2 punkty. Ursynów. Mariusz Kwiatkowski, ksywka Marian. udało się. Kierlewicz, ostatnia akcja. Zobaczymy, co Kierlewicz pokaże teraz. Faul.